Dobra, chwila mądrego kontentu i idziemy grać w Dark Souls. Spartiatix! Dlaczego USA najgorszy kraj w świecie? Co najgorszy? Czemu? Nie opening. Dzisiaj nie wiem, czy liga w ogóle będzie. Na świecie oglądają... Wszyscy na świecie oglądają amerykańskie filmy, słuchają amerykańskiej muzyki, myślą o amerykańskiej kulturze i śledzą dyskusje, które się w niej odbywają. USA lubi wmawiać, że jest siłą wyższą. Przez kartę odpaloną? No demon mówił coś dziwnego. Z ruchami, kurwa. Będzie gwałt po prostu, kurwa. Ale to serio, Demos? Bo ty nie wiesz, jakie jaj, o co tu chodzi? Że jest najlepszym krajem na świecie. Więc dzisiaj w subiektywnej analizie przyjrzymy się problemom. Dobra, od nowa. Wszyscy na świecie oglądają amerykańskie filmy. Bo to jest jedyna mądra rzecz dzisiaj na live. Trzeba się skupić na 15 minut. Wyłącz rozum TikTokera. Przestań być AH63 i AH64. Stań się AH66. Słuchają amerykańskiej muzyki, myślą o amerykańskiej kulturze i śledzą dyskusje, które się w niej odbywają. USA lubi wmawiać, że jest siłą wyższą. Posłuchaj, że... przestań być AH64. No. I AH63. Jest najlepszym krajem na świecie. Więc dzisiaj w subiektywnej analizie przyjrzymy się problemom i wadom, które posiadają Stany Zjednoczone, żeby wyleczyć tak, niektórych z przekoloryzowanej i cukierkowej wizji American Dream. Pierwszym problemem jest bezdomność. Duże miasta są okupowane przez bezdomnych. Dziesiątki ludzi mieszka na zewnątrz w prowizorycznych schronach lub po prostu śpiąc na ulicy tuż obok atrakcji, zabytków czy nawet budynków rządu. Na YouTube można znaleźć filmy z przejazdu przez miasta, które pokazują, jak wyglądają ulice w Stanach w prawdziwym świecie, nie z hollywoodzkich filmów. Jest brudno i śmierdzi. Jest to bardzo depresyjny widok i nie wygląda to wcale na bezpieczne miejsce do życia. Co ciekawe, jakaś część bezdomnych normalnie pracuje, ale stawki są tak niskie, że po prostu nie stać ich nawet na wynajem mieszkania. Wyróżnię kilka przyczyn zjawiska, dlaczego tak jest. Po pierwsze, ceny w dużych miastach są wysokie. Czy to nieruchomości, produktów, opłat, ponieważ są podyktowane pod ludzi zamożnych. Oczywiście znajduje się w mieście duża grupa osób, która ma pieniądze. No ale co, to puste mieszkania stoją? No muszą komuś chyba wynająć. I przez ich pryzmat są ustalane koszty życia. Nikt nie będzie się przejmować biednymi lub średnio zarabiającymi. Problem w tym, że bieda aż piszczy w regionach, w których jest ogromne bogactwo. Po drugie, jest duża monopolizacja i konkurencja, ale o klienta, a nie o pracownika. Ciężko o dobrze płatną pracę lub taką, która zapewni chociaż minimalny byt w niektórych miejscach. Po trzecie, USA masa osób nie ma ubezpieczenia zdrowotnego i wiele osób poważnie chorych fizycznie lub psychicznie ląduje na ulicy. Nie ma dla nich poduszki. Jeśli nie wyłożą pieniędzy na swoje problemy lub nie wezmą kredytu, to nikt nie będzie się nimi przejmował. Ty myślisz, że to dobrze czy źle? Wiesz, nie, bo to są dwie strony. Że jednej strony rząd ma w dupie tych ludzi, że są bezdomni, niech się radzą sami, ale z drugiej no nie przeszkadza tym, co dają sobie radę. Nie wtrąca się, nie? Jak umiesz o siebie zadbać, to masz łatwiej. Nie wpieprzają ci się między te, nie? Ale jak nie umiesz, to jest Lipton Fest. No ciężkie to jest. Drugą wadą jest system opieki. Jakby u nas tak było, byłoby tyle ludzi bezdomnych. I zdrowotnej. Pozwalając korporacjom kontrolować zdrowie i dobrostan obywateli, ludzie bankrutują, bo zachorowali. Jeśli wybierasz się do USA i zastanawiasz się, czy w Stanach Zjednoczonych działa ubezpieczenie z polskiego NFZ, to odpowiedź brzmi nie. Amerykańska służba zdrowia przoduje pod względem nasycenia technologiami medycznymi. Jednocześnie jednak to jedno z nielicznych państw wysoko rozwiniętych, gdzie stosunkowo duża liczba obywateli nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek zapewnienia pracownikom ubezpieczenia medycznego dotyczy jedynie dużych firm. Firmy do 50 osób nie mają obowiązku ubezpieczania pracowników. Jedni pracodawcy pokrywają 50% składki ubezpieczeniowej, jedni 80%, inni 60%. Resztę płacisz ty, w zależności jaką masz polisę. To nie tak, że ubezpieczenie zwalnia cię z kosztów. Na przykład idziesz do swojego lekarza pierwszego kontaktu, to bardzo często z polisy wynika, że musisz dopłacić jakąś sumę.
W większości pakietów jest to 30-40 dolarów. Masz ubezpieczenie, za które płaci twój pracodawca miesięcznie 500 dolarów, a jak idziesz z kaszlem czy gorączką, to i tak musisz płacić dalej. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli będziesz musiał prześwietlić nogę, co kosztuje 1200 dolarów, jeżeli w dokumencie jest napisane, że pokrywasz 50% w przypadku prześwietleń, to dostaniesz rachunek do domu na 600 dolarów do zapłacenia, mimo że płacisz miesięcznie ubezpieczenie za kilkaset dolarów. W 2018 roku bez ubezpieczenia zdrowotnego pozostawało 9% Amerykanów, czyli 27,5 miliona. To i tak się nie wydaje tak dużo. Myślałem, że więcej, jak on to tak przedstawia. Osób, w tym 4,3 miliona dzieci. Ale wszędzie obowiązuje jedna zasada. Im chcesz ale mieć... Ale wiesz, że jestem kapitalistą, tak? 9,5. Wiesz, o co chodzi? Ja tak na to patrzę, wiesz, o co chodzi? Ale ktoś popatrzy inny i powie, aż 9%, Jezusie. A u nas każdy ubezpieczony, a i tak prywatnie chodzą. No i gdzie jest lepiej? Nigdzie nie ma dobrze. Lepsze ubezpieczenie, czyli takie, które pokryje jak najwięcej procedur medycznych, badań laboratoryjnych, które da ci dostęp do specjalistów, zabiegów i tak dalej, tym polisa jest droższa. W zależności więc od tego, co wybierzesz, tyle zapłacisz. Ubezpieczenie zdrowotne w USA można kupić tylko raz w roku. Ubezpieczenia sprzedawane są tylko od połowy listopada do połowy grudnia. A tak to i co? Koniec. Jak się nie, nie kupisz w tym okresie, trafisz. Nie masz. Są wyjątki, do których zaliczane są zmiana stanu cywilnego, narodziny dziecka, rozwód, zmiana pracy. Słowem, jeśli twoja sytuacja życiowa zmienia się w prawnym sensie, to możesz kupić ubezpieczenie w innym okresie no, niż przeze mnie wspomniany. Sęk w tym, że wiele osób w Polsce uważa, że skoro płaci składkę regularnie co miesiąc, to nie ma ochoty... Kiedy to jest? Aha, dobra. To jest przed zmianami chyba. Teraz jest inaczej zupełnie, dużo więcej się płaci. Jeszcze dopłacać i chodzić gdziekolwiek prywatnie. Niejeden Amerykanin przyjąłby taki system z pocałowaniem ręki, zamiast zbankrutować w tamtejszym systemie. Trzeci problem to... No tak, no to teraz jest dużo gorzej, bo jakby nic się nie zmieniło na plus, a płacisz dużo więcej, no to... Gówno. System edukacji, który jest bardzo dyskryminujący i bardzo drogi. Według jednego z raportów średni koszt studiowania na czteroletnim kierunku na uczelni w USA wynosi 28,5 tysiąca dolarów. Nie, no co ty... Ale dobra, rocznie. Najdroższe okay. są takie uczelnie jak Cornell. Czesne wynosiło 41 tysięcy dolarów. Uczelnia nie jest po prostu instytucją pożytku publicznego, ale firmą nastawioną na zysk. Jeśli rodzina nie zapewni ci edukacji, nie dostaniesz stypendium lub nie zadłużysz... Ciekawe, czy takie studia, jak on gada, te w USA, te płatne, takie duże pieniądze, znaczą więcej niż polskie studia. No w teorii to powinny, a ciekawe jak to jest. Jak na przykład każdy tam chodzi na studia i jest też przesyt, no to, że to jest płatne, znaczy, że to coś znaczy. Dłużysz się na wiele lat, to masz problem. Nikt nie będzie cię prowadził za rączkę. Osoby naprawdę zdolne zawsze mają szansę zdobyć stypendium, które pokryje wszystkie wydatki lub spróbować się dostać na uniwersytet stanowy. No wiem, ale wtedy musisz być jednym z najwybitniejszych. Nie ma tutaj miejsca dla przeciętnych lub poniżej przeciętnych osób. Czwarta wada. Samochód jest koniecznością. O ile nie mieszkasz w 4-5 dużych miastach w kraju, jedynym sposobem na dotarcie do celu jest jazda samochodem. Stany Zjednoczone nie mają świetnego systemu transportu publicznego. Jest oszałamiająco ubogi w porównaniu z europejskim... Biden chciał umorzyć kredyty na studenckie? No pytanie, ile to kosztuje? To jest USA, tam się gada o pieniądzach, a nie jak u nas, że każdy obiecuje i... no i luj. Kim? USA budownictwo więc, jest strasznie no, pytanie, rozrzucą. Czy w ogóle to przejdzie, czy to takie puste obietnice. Jeśli myślisz, że coś załatwisz na piechotę lub rowerem, to nie ma takiej opcji. Taką ciekawostką może być, że po II wojnie światowej w latach 40. i 50. XX wieku w USA rozpoczęła się masowa likwidacja linii tramwajowych. Do upadku ogromnej liczby systemów komunikacji miejskiej przyczyniła się firma General Motors wspólnie z niektórymi koncernami paliwowymi i produkującymi ogumienie, żeby stworzyć zapotrzebowanie na paliwo i opony. Komunikacja miejska nie jest w interesie wielkich korporacji, za to jak najwięcej pojazdów już jest, bo to czysty zysk. Ciekawe to jest, bo to brzmi to, co on powiedział,
Jak taka teoria spiskowa, no tylko, że to jest prawdziwe, co on mówi, nie? Ale to jest bardzo ciekawe, bo przecież wyobraź sobie, że kiedyś ktoś by o tym mówił 100 lat temu, że jakieś koncerny samochodowe niszczą publiczny transport, że wszyscy jeździli autami. No przecież, przecież w tamtych czasach to musiało brzmieć jak teoria spiskowa, taka giga. A to robili, nie? Chyba, że każdy miał to w dupie i kiedyś nawet nikt o tym nie wiedział, bo nie było tak powszechny dostęp do informacji jak teraz. Dysk. Każdy musi kupić swój pojazd, wymieniać części do niego, mieć ubezpieczenie i tak dalej. Znowu spotykamy się z szablonem, że wszystko w Stanach jest nastawione na zysk i opłacalność. Jeśli coś nie jest opłacalne i konkurencyjne, to zostaje zabite. Piąty problem. American Dream jest cięższy niż mogłoby się wydawać. Jeśli myślisz, że możesz coś zbudować... Krowek, no normalnie, wchodzisz i kupujesz. Wykrzyknik nieba, wejdź sobie przez link, zobacz. ...od zera w erze monopolizacji, to mam dla ciebie złą wiadomość. Musisz mieć przykładowo drużynę prawników. Prawo w Stanach jest dość zawiłe. Regulacje obowiązują na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym. Ty, krowek, na maila i też na stronce ci wyskoczy zaraz po zakupieniu. Jakby tu i tu dostajesz. ...kalnym. Sędziowie mają możliwość tak. tworzenia precedensów przez wyroki, które mają zastosowanie we wszystkich przyszłych podobnych sprawach. Nie warto dziwić się temu, jak skonstruowane są umowy licencyjne oprogramowania czy gier. Każda firma musi się mocno zabezpieczyć. W USA popularny jest trolling pozwów i nic z tym nie można zrobić. Z jednej strony twoją firmę można pozwać o to, że jesteś głupi, bo na garnku nie ma informacji, że jak go postawisz na kuchence, to się nagrzewa i możesz się poparzyć, a z drugiej, jak korporacja zobaczy w tobie rywala, to mogą cię topić w pozwach, które będą cię wyniszczać finansowo i mentalnie. A z Ale ciekawe, to jest możliwość robienia czegoś takiego, jednocześnie te sprawy nie trwają 100 lat jak u nas. Jak to możliwe? Nigdy nie będzie nic wynikać. Jest tak zapieprzony system jakiś gówno sprawami, ale jednocześnie jakoś to działa. Porzucisz swoich roszczeń odszkodowań wobec nich. Przykładowo, otwierając skarpetkowy biznes w Stanach, możesz zostać pozwany, że ktoś dostał odpalin, bo jej nie zmieniał kilka miesięcy. Lub sprzedając skarpetki z bobrami, możesz zostać pozwany przez Organizację Praw Zwierząt. Wadą tej rywalizacji pomiędzy firmami jest to, że zawsze większy będzie gnoił słabsze działalności, bo będzie miał więcej pieniędzy na takie inicjatywy, żeby usunąć z rynku zbędnych konkurentów. Szósty problem. Większość domów wyprodukowanych w USA to... Ciekawe, czy coś chcesz z tym zrobić w sumie, no bo co zrobisz? To jest takie... Bo wszędzie tak jest. To jest już taki minus bazowy. Będzie gnoił słabsze działalności, bo będzie miał więcej pieniędzy na takie inicjatywy, żeby usunąć z rynku zbędnych konkurentów. Szósty problem. Większość domów wyprodukowanych w USA to domy z kartonu. I jest to okej zamysł. Tani, szybki i praktyczny, ale na pewno niebezpieczny. Jest zdecydowanie bardziej łatwopalny, podatny na wszelkie katastrofy pogodowe jak deszcze, powodzie, wichury czy tornada. O ile stropy betonowe, konstrukcje stalowo-betonowe mogą wytrzymać nawet kilkaset lat, o tyle drewno wymaga częstej renowacji, przeglądów oraz konserwacji. Siódma wada. Leki. Różne leki i narkotyki to również duży biznes w Stanach Zjednoczonych. Rynek farmaceutyczny jest nastawiony wyłącznie na zysk. Pandemia pogarsza epidemię leków przeciwbólowych opioidowych w USA. Rekordowa liczba śmierci z przedawkowania. Codziennie umiera 250 osób, co oznacza jedną śmierć co 5 minut. Pandemia doprowadziła do wzrostu używania substancji psychoaktywnych, bo ludzie próbują w ten sposób radzić sobie ze stresem, izolacją, nudą, niepokojem, depresją, bezrobociem i problemami w domu. Warto dodać, że niektóre narkotyki, na przykład Risperdal, są legalne tylko w USA. Skutki łatwo dostępnych środków odurzających można zobaczyć na ulicach miast, gdzie czymś normalnym jest spotkać specjalne śmietniki na strzykawki. Nie tylko to dotyczy ludzi, ale również zwierząt. Wołowina w Ameryce jest faszerowana bydlęcymi hormonami wzrostu i innymi lekami, które są następnie przekazywane ludziom, którzy jedzą ich wołowinę. W amerykańskiej Czyli na ziemi nie ma już naturali. Każdy jest na koksie. Tak? Znajdują się wszelkiego rodzaju metody, których unika się w innych krajach, co może skutkować nowotworami.
Według Międzynarodowego Funduszu Badań nad Rakiem w 2018 roku na całym świecie było około 18 milionów przypadków raka. Spośród tych przypadków Stany Zjednoczone miały piątą najwyższą liczbę nowych diagnoz. No ale to i tak te... Co? Te kraje miały więcej? Czemu? Czemu? To są bogate kraje, czemu? Węgry, no to tak jak Polska, no to... Wśród tych przypadków Stany Zjednoczone miały piątą najwyższą liczbę nowych diagnoz. 352 tak, przypadki na 100 tysięcy osób. Są bogate problem. Dlatego? Broń. Nie każdy jest fanem dostępu do broni i dla niektórych ten argument może przekreślać Stany jako spokojne miejsce do życia. I nie chodzi o to, że akurat do ciebie będzie strzelano. Sam fakt bycia świadkiem takiego zdarzenia, bycie biernym obserwatorem strzelaniny na parkingu. Ale co, że są bogate i diagnostykę mają i ludzie się badają i dlatego są takie statystyki? I w biednych krajach jest gorzej, ale się ludzie nie badają? No o to ci chodzi? W sumie. Ciekawe, może wzbudzić u ciebie traumę. Broń. No ale jak tak, no to nic nie znaczył ten ranking i to, że USA jest na piątym. To totalnie nic nie znaczyło. To po co to było pokazane? Jest wszędzie. W niektórych miejscach zwykli obywatele noszą broń przy sobie. W 33 stanach można mieć broń bez szkolenia i pozwolenia. Z tych badań przeprowadzonych w 2017 roku wynika, że co trzeci Amerykanin posiada broń. Ponad 60% z nich twierdzi, że mają tylko do obrony, a około 30% wykorzystuje ją do polowań. 40% spośród osób posiadających broń potwierdza, że jest ona naładowana, gotowa do użycia i w ich zasięgu, kiedy są w domu. Jeśli ktoś nie jest fanem broni, to na pewno to nie jest kraj dla niego. Ale to zależy, no 33, ale na przykład jak chcesz pojechać do USA jakiś, nie wiem, w Nowym Jorku można mieć w ogóle broń przy sobie na ulicy? Albo w innych dużych miastach? Bo wiesz, USA to jest wielki kraj. Jak chcesz pojechać do USA, no to masz taką różnorodność, że wiesz, no. Na pewno są miejsca, gdzie jak nienawidzisz tak bardzo tej broni, jest jej dużo mniej. Piąty problem. Zasady i przepisy. Wszystko ma swoje zasady. Wiele stanów egzekwuje je w inny sposób. Różnią się w zależności od stanu. To przepisy dotyczące kontroli broni, prawa dotyczące opieki nad dzieckiem, przepisy rozwodowe, przepisy dotyczące przewoźników samochodowych, przepisy dotyczące działalności gospodarczej i prawa małżeńskie oraz wiele innych. Różne prawo w różnych stanach to jest akurat, wydaje mi się, duży plus. Bo na pewno inaczej się żyje w Teksasie, a inaczej w tym Nowym Jorku już poruszanym. I zupełnie inny styl życia i chyba trzeba dostosować prawo do tego, jak tam jest. Nie? Więc to jest duży plus. I przepisy. Wszystko ma swoje zasady. Czemu to jest wiele minus? Stanów egzekwuje je w inny sposób. Przecież tak jeden stan to jest jak jeden kraj w Europie, prawie że. No to ja się nie dziwię, że są różne te jakieś tam różnice. Wiadomo, że to nie jest tak jak Polska, a powiedzmy Hiszpania. Ale jest, mimo wszystko trzeba coś tam dostosować, no. Różnią się w zależności. No i możesz sobie wybrać też, no. Pamiętam, że była wielka afera, że ludzie z tej, jak to się nazywa, z Kalifornii do Teksasu wypieprzali, bo podatki w Kalifornii powiększyli bardzo. I ludzie normalnie lotę walą i git. Ale podatki to tylko przykład, jest dużo pewnie innych różnic. Stanu. To przepisy dotyczące kontroli broni, prawa dotyczące opieki nad dzieckiem, przepisy rozwodowe, przepisy dotyczące przewoźników samochodowych, przepisy dotyczące działalności gospodarczej i prawa małżeńskie oraz wiele innych. W jednym stanie masz większe szanse na wygranie sprawy w sądzie, w drugim idziesz do więzienia. W jednym stanie płacisz niskie podatki, w drugim ogromne. Dla jednych no będzie właśnie to zaleta, bo z jednej strony jak prawo się zmienia, to możesz zmienić stan i siedzibę firmy. Z drugiej wada, ponieważ brakuje temu stabilności i spójnej wizji. I nie znając dokładnie prawa... Nie, znaczy brakuje stabilności, firmy przenoszą się do USA z siedzibami, żeby tam płacić podatki. Wiesz, jakby stabilność w USA, w Polsce to nie ma stabilności, bo co chwila... Malutki kraj Polska, co chwila coś się zmienia, bo jakiś polityk akurat dmuchnie w drugą stronę.
To jest brak stabilności. W USA wydaje się to bardziej stabilne mimo wszystko. W danym stanie możesz zostać aresztowany za to, co w twoim rodzimym stanie było codziennością. No 10. Właśnie, problem. Krzysztof. Więziennictwo. Jest dużo osadzonych i Ej, przetrzymywanych, ale to jest ponieważ zarabiają ciekawe. na tym korporacje. Pozwalanie. No właśnie, bo więzienia w USA są. Normalnie firmy na tym zarabiają. U nas jest to chyba w 100% państwowe, nie? Korporacjom czerpać zyski z I też tam przetrzymywania jest tak ludzi dużo w ludzi, więzieniach. ale nie Pomysł wiem, no. wydaje się śmieszny, ale to Stany, więc nic specjalnie zaskakującego. Stany Zjednoczone są światowym liderem, jeśli chodzi o trzymanie własnych obywateli w więzieniach. Chociaż jednym ze symboli Stanów Zjednoczonych jest Statua Wolności, według bazy danych World Prison Brief, USA ma najwyższy wskaźnik inkarceracji na świecie. Zgodnie z Co ma Statua Wolności do w dupę więźniów w więzieniach? Złamali prawo. To, że jest Statua Wolności, znaczy, że prawo można łamać. No, kurde. W więzieniach przebywa 2,3 miliona Amerykanów, czyli aż 0,7% populacji. Od lat 80. w USA znacząco wzrosła rola więziennictwa prywatnego. 11. wada. Stany Zjednoczone zostały uznane za jeden z najgorszych krajów pod względem praw pracowniczych. Według Center for Economic and Policy Research USA są jedynym rozwiniętym krajem na świecie, który nie gwarantuje swoim pracownikom płatnych urlopów. Dla porównania, Europejczycy są prawnie upoważnieni do otrzymania 20 płatnych dni urlopu, a niektórzy dostają nawet 30 dni wolnego od pracy, aby cieszyć się płatnym urlopem z rodziną i przyjaciółmi. Nie ma uniwersalnego systemu opieki zdrowotnej dla swojej siły roboczej. Z powodu tego braku jednolitości i dostępu, przeciętny Amerykanin wydaje dwa razy więcej na opiekę zdrowotną w porównaniu do swoich odpowiedników w innych krajach rozwiniętych. Poza tym Stany Zjednoczone mają również największą liczbę hospitalizacji i zgonów z powodu chorób, którym można łatwo zapobiec. W porównaniu z innymi dużymi gospodarkami na świecie, system opieki zdrowotnej Stanów Zjednoczonych plasuje się najgorzej i nie zapewnia minimalnej lub jakiejkolwiek ochrony swojej klasie robotniczej. I odprawa pieniężna, a raczej jej brak. Kiedy pandemia uderzyła w Amerykę i miliony jej obywateli zostały zwolnione ze swoich miejsc pracy, ludzie zdali sobie sprawę z wady systemu i braku kontroli i równowagi co, w odniesieniu się do to? Możliwości finansowego Skoro wsparcia pracowników, sprawa? Którzy zostali zwolnieni bez uprzedzenia. Z kolei w Danii byli pracownicy otrzymują 90% wynagrodzenia przez okres do 104 tygodni, jeśli zostali zwolnieni z pracy bez wypowiedzenia lub z 104 to jest 2 lata? Bardzo krótkim wypowiedzeniem. W USA nie ma federalnego, a nawet stanowego, wymogu wypłaty odpraw. Podsumowanie odcinka. Stany Zjednoczone mogą być świetnym krajem dającym duże Bardzo możliwości. Się wydaje, nie? No chyba, że startujesz życiowo od zera. Ciekawe, czy w Danii się da na przykład w 5 firmach się zatrudnić, żeby cię każdy wywalili i masz 5 wypłat przez 2 lata. Lub jesteś przeciętnym człowiekiem. Jeszcze se dorabiasz. Wtedy w przypadku wypadku musisz zabrać kredyt na operację lub na studia, Abusing które systemu. Będziesz spłacał wiele lat. USA wcale nie są tak wspaniałe i może jednostka wybitna będzie miała łatwiej, za to zwykli ludzie lub biedni będą karani przez system, bo nie zapewnia im za dużo pomocy, ponieważ celem jest zysk korporacji, nie zysk lub rozwój przeciętnego człowieka. Polska. Co? Za to zwykle, które będziesz spłacał wiele lat. USA wcale nie są tak wspaniałe i może jednostka wybitna będzie miała łatwiej, za to zwykli ludzie lub biedni będą karani przez system, bo nie zapewnia im za dużo pomocy, ponieważ celem jest zysk korporacji, no nie zysk lub rozwój przeciętnego człowieka. Polska jest lepsza od USA, ponieważ nie możesz kupić skarpetek z bobrami z nie wiem.pl, bo do USA wysyłki nie mam. Dziękuję za dotarcie do końca. 6. Urodzenie w USA to gorszy rejestr na świecie? Zależy, no jak się urodzisz w USA. Jakby nie w rodzinie, jakby to powiedzieć. No nieważne, nieważne. Nie no, ale ciekawe to jest, jak się zmienia jakby pogląd na świat. Pamiętam, kiedyś to się USA każdy chciał, teraz raczej się śmieją ludzie z USA. Ciekawe, co 10 lat co będzie. Może się znowu to zmieni. Blank Beats Production.
Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!